Dzień dobry, kochani, witajcie w czwartek. Dzisiaj mamy 9 dnia maja 2024. Podobno dzisiaj w moim kalendarzu pisze, jest Dzień Unii Europejskiej. Jeśli tak, to składam jej wszystkiego najlepszego. Dzisiejszymi solenizantami według mojego czarodziejskiego kalendarza jest Bożydar i Grzegorz. Wszystkiego najlepszego dla Was, kochani, życzonka, ale także dla osób, które 9 maja przyszły na świat i to będzie Wasza karta urodzinowa, natomiast dla nas pozostałych ta. Muszę sobie odłożyć. Kochani, dzisiaj karty Lenormand, jak czwartek to Lenormandki, prawda? Usiądźcie sobie, skarby, bardzo wygodnie, zostawcie na wstępie lajka. Ja Wam filmuję mi lajka, tak? Napiszcie, jak z Wami dzisiaj karta rezonuje, czy coś przekonuje Was. Ja mogę jeszcze, kochani, pociągać nosem, ale ja nie mam zielonego pojęcia, czy to jest alergia, czy co to jest. List. List do nas idzie. Ale ładna karta. List, dokument, testament, ważna informacja, flirt, romans, zaproszenie. 27. 27 minuta, 27 dzień maja, to może być ważne. 27 piętro, 27 strona. No ale zaczniemy chyba od prezentu urodzinowego. Kochani, czy już kawusie macie? Ja już mam. Ja już mam, zrobiłam Wam właśnie. Jestem ciekawa, gdzie mnie oglądacie, kochani. Pamiętajcie, że jeżeli ten list zobaczycie w inny dzień, może przegapicie, może nie będziecie mieć czasu, to jest to, kochani, dla mnie informacja, że ta karta obowiązuje Was również w dzień, kiedy po prostu zobaczycie, tak? Jeżeli ktoś może, niech udostępni naszą kartę dnia, niech idzie w świat. Może gdzieś ktoś potrzebuje usłyszeć, kochani, właśnie te słowa. Dla wszystkich moich kochanych urodzinowych. Tak, kochani, Yin, karta numer 2. I już Wam, kochani, mówię. Dokładnie tak, jak autor chciał przekazać. Kobieca zasada otwartości. Pozwolenie komuś innemu zrobić pierwszy krok. To też karta mówiąca o zbieraniu informacji, przyjmowaniu wskazówek oraz sztuka świadomego przyzwolenia. Jeśli chodzi o relacje i związki, co ta karta oznacza? Żeby pozwolić innym przejąć stery już teraz. Twoja moc tkwi w małych gestach, delikatnej świadomości i świadomemu poddaniu się. Oddając ster bez wysiłku, zbliżysz się do tego, czego naprawdę pragniesz. Pozwól innym powiedzieć ci, kim są i kim mogą być dla ciebie. Pozwól, by ich działania o nich mówiły, a będziesz mile zaskoczony. Czy masz problemy z przyjmowaniem? Zatrzymujesz przepływ obfitości, kiedy nieustannie upierasz się, by być tym, kto tylko daje? Nie zawsze możesz prowadzić, dawać, uczyć. Czasem musisz być uczniem, pustym naczyniem i tym, kto w równym stopniu otrzymuje prezenty, gesty lub oferty. Otwórz się i pozwól, aby miłość i życie, obfitość i duch wypełniały cię bez żądań, bez oczekiwań. Po prostu odbierz nagrodę, która jest twoja.
Pięknie. Wszystkiego najlepszego, kochani. Teraz karta dla nas wszystkich. Wyspa skarbów, ale mam dzisiaj rękę, no. Proszę Państwa, jeszcze swojej karty nie odwracałam, bo ja sobie też wylosowałam wcześniej. Wyspa skarbów. Prawo przyciągania. Widoczne rezultaty pozytywnego myślenia. Dostatek. Pojawi się jakby znikąd. Zysk finansowy, wypłata, dzielenie się szczęściem. Może ciężko pracowaliście, co? Na to wszystko i teraz otrzymacie po prostu niczym, wiecie. Także jeśli chodzi o typowo związki, relacje, to wasza relacja to skarb, tak mówi ta karta. I ta osoba zapewnia wam wszystko to, czego potrzebujecie, nawet więcej. Wasz partner, wy, po prostu uzupełniacie się nawzajem. Przesłaniem tej karty jest celebrowanie miłości i tego, czego ona was nauczy. Miejcie, kochani, otwarte serduszko. Może kwitnie romans, a miłość unosi się w powietrzu? Możecie być pewni, że ta relacja przyniesie wspaniałe prezenty, a przede wszystkim cenne lekcje. Teraz jest, kochani, czas na odkrywanie. Fajna karta. Super. Ale jestem dumna z siebie. Ho, ho, ho. Bałam się, bo ostatnio mieliśmy krzyż, nie? Ostatnio mieliśmy krzyż. Kochani, ten list może oznaczać, jeśli chodzi o zdrowie, bo tak już tutaj pociągam tym nosem, receptę. Czyli karta dnia. Typowo, kochani, jeśli chodzi o sferę zdrowia, może oznaczać receptę, wyniki badań, skierowanie, ale ja też myślę, że może jakaś polisa ubezpieczeniowa, może jakiś ważny dokument urzędowy, biuletyn, może e-mail przyjdzie. No, kiedyś były listy, a dzisiaj może przyjść SMS, dzisiaj może przejść do nas e-mail, tak? Chyba, że pocztą przyjdzie zaproszenie na ślub, na chrzciny, takie coś też mogę zobaczyć. Albo jakaś ulotka ważna. Coś na piśmie, kochani, może jakaś odpowiedź, na którą czekaliście, może wysyłaliście jakieś pismo z zapytaniem. Proszę Państwa, czy to jest tak i tak? I oni wam wreszcie odpisali. Niektórzy w tej ulotce, w tej kartce, co dzisiaj mogą znaleźć, nawet przez przypadek, może za wycieraczkami samochodu znajdziecie, może to być coś, czego szukaliście. No. A może to jest też karta mówiąca o tym, żeby zrobić dzisiaj, kochani, albo założyć pamiętnik, albo opisać całe zdarzenie. Może też macie swojego bloga i będziecie pisać. Chcecie pisać książkę? To chyba jest najlepszy czas na to, żeby już zacząć. Ci, którzy szukają pracy, musicie napisać CV, napisać coś o sobie. Jeszcze raz. List, dokument, testament. Może się dowiecie, że jest dla was testament. Kto to wie? Kiedyś dostawało się karteczki, pamiętam, w kasetach magnetofonowych, z wyznaniem uczuć. A może ktoś po prostu wam nie umie powiedzieć w oczy i będzie chciał wam to napisać. Jakiś list miłosny i jakieś słowo, które zapamiętacie. Może jakaś piosenka, może jakiś całus. No walentynka nie, bo walentynka to za późno. A może poznacie kogoś przez internet i będziecie sobie pisać, tak? Bo ten ktoś może mieszkać, kochani, daleko.
Uważajcie dzisiaj na dłonie. Pióro trzymamy w dłoniach. Uważajcie na dłonie, na palce też. W pracy możecie dużo pisać, dużo siedzieć nad papierami. No wiem, czasami się nie chce. Wiem, ciężko jest. Albo spodziewajcie się po prostu dzisiaj takich wiadomości z gazety, z poczty, z telewizji nie, ale to, co jest papierowe, tak? To, co można dotknąć, to, co można, wiecie, dowiedzieć się czegoś ważnego. Może wyszukacie odpowiedzi na swoje, nie wiem, zagadnienie, problem. A ono jest. Kochani, no to ja Wam życzę tylko radosnych listów. Mam nadzieję, że nie przyjdą żadne niespodzianki typu mandat. Ja muszę się obudzić, kochani, bo jestem tam w pół żywa. Ciekawa jestem, ile z Was czeka na jakiś list, na jakąś wiadomość, a ile z Was po prostu ją otrzyma, tak? Kochani, smacznej kawusi, przepięknego dnia Wam życzę, żeby Wam się dzisiaj wszystko poukładało, naprawdę. Po południu będzie znowu niespodzianka, także zapraszam na kanał, myślę, że koło 17. I co? Kto nie zostawił lajka? Bardzo proszę. Kto może, niech udostępni. Napiszcie komentarz, jak z Wami dzisiaj rezonuje, albo zostawcie kwiatuszek, liścik. Liścik zostawcie miłosny. Fajnego dnia, kochani. Lubię telenormandki. Fajnie nam wychodzą. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.